Ricky, znalazłem ją. Żyje. Deacon, dzięki Bogu. Słuchaj, nie chciała iść ze mną, więc musisz wysłać kogoś, kto ją zna, dobrze? Jest już w drodze do obozu. Dobrze, dobrze, pewnie. Bez odbioru. Boozer, zgłoś się. Tu Dick. Pewnie śpi. Dick? To ty? Kurde, wybacz chłopie, ja nie chciałem cię obudzić. No, pracę z łopatą przez cały dzień. Odpływam, kiedy tylko się położę. A to co tam chciałeś? Tylko sprawdzam, co u ciebie, brachu. Upewniam się, że znowu, no wiesz, nie poszedłeś w nocne tango z Hordą. Ej, nie martw się o mnie. W sumie to ty wybrałeś się na imprezę. Ej, muszę się strzemnąć. Pogadamy później, bye. Hej, Ricky, mam do ciebie małą prośbę. Jasne, co jest, Dick? Chodzi o łapę Boozera. Widziałem ten hak, który dla niego zrobiłaś i jest świetny, ale może... Nie sądzisz, że byłoby lepiej, gdyby zamiast haka miał, sam nie wiem, może coś w rodzaju noża albo jakiegoś ostrza, no wiesz... Oho, zaczekaj. Pomóż mi, proszę. Więc jak... Przykro mi to słyszeć. Czyli chcesz, żebym zrobiła protetyczne ostrze dla Boozera? No tak, pomyślałem, że poprawi mu to humor, że no wiesz... Czyli mam uzbroić Boozera? Użyłbym raczej innego słowa. Ja sobie robię, Dick. Myślę, że to świetny pomysł. Sprawdzę, jakie mam części i dam ci znać przez radio. Dobra? Okej. Okay. Luz.